Zakończyła tura, gdzie uczestnicy łowili nam metodę aktywną, czyli trolling, vert, spinning. Spinning, dokładnie. Ryby padały różnie. Drużyna, która prowadzi, ogólnie złowiła dwie ryby na trolling. To są ryby koło metra. A największą rybę do tej pory ma... Piotrek Bufał, 127 cm. Była też ryba 122 cm, 117 cm. Bardzo fajne te ryby, takie w tej początkowych sektorach padły. Od godziny 14 do 14.30 po prostu pływałem w tą i z powrotem uaktywniły się i padło wtedy 4 ryby pod rząd. Jak już Karol wspomniał, tura nocna przed nami będzie trwała na pewno co najmniej do godziny 5.40. Trzymamy kciuki, aby w turze nocnej padł big fish. Big fish, jaka się na to liczymy. Ryby większe w ciągu dnia nie były tak aktywne, tylko te mniejsze i liczymy właśnie na to, że te duże sztuki w ciągu nocy się uaktywnią. Parę ekip ma naprawdę ciekawe sektory. I trzymamy mocno kciuki. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I'm a wanted man. Około 12 godziny, tak dokładnie było gdzieś, mieliśmy, zaczął nam sygnalizator i dzwonek dzwonić. I zaczęła się, nie wiem, z 10 minut hold trwał? Chyba nie. Ciemno się robiło, zmęczenie po całym dniu na tym słońcu. Jedna wędka szybko, żeby złowić węgorzyka na żywczyka na dzisiaj.
Pierwsza w nocy przechodzimy, patrzymy, wyciągnięte 200 metrów plecionki. Pikać pika, Michał mówi, Bartek, ryba. Ja śpię w namiocie, mówię, niemożliwe, mówię, na tą jedną rysówkę, mówię, to co ci wzięło, mówię, jakiś okoniam, to co? Jedna ryba, Bartek, ryba, wstawaj. Budził mnie z 5 minut. Ryba 130, tak? Ryba 128. 128. Jest to nasza życiówka, wypracowana razem w teamie. Rybka wzięła nad ranem na żywczyka, na wenteczkę opisaną Zuzia. Także pozdrowienia dla córci i pozdrawiamy wszystkich i życzymy takich samych wyników. 40 minut na łodzi, pociągnięcie konkretne, Paweł niemaluski, ale była wojna. Życióweczka wyciągnięta. Chłopaki z 29 nam pomogli. Pozdrowienia dla chłopaków i dla Pawła. Dokładnie. Kabacika. Słuchajcie, skoro to życiówka, to mamy tu taką tradycję. O tak. Się działo, jakieś małe gluciki tam gdzieś wychodziły. Próbowaliśmy coś tam takimi, może jakimiś wymiarowymi rybami sobie gdzieś tam ten wynik podgonić, ale no 68, 60, 60 nam takie ryby brały. Jedną 90 zrobiliśmy i to wszystko. Ale coś tam jest, tak? No, ważne, że się coś się zaczęło dziać. Wszystko z werta? Z werty. I rzece. Na początku myślałem, że to jest zaczep, bo na to się składało, ale po chwili bajery do arka okazało się, że to zaczep ożył. Bardzo fajna ryba. Popis mi dała taki, że... I życiówka. Panowie, kolejna życiówka na naszych zawodach. Jest moc. Naprawdę. Shot the sheriff and I slipped the noose.
mam okazję na tych zawodach pływać na najnowszym Garminie Echobambie 10 z przetwornikiem Panoptix GLS-10. Postaramy się coś Wam ciekawego pokazać. Spuszczam teraz zestaw. Zaraz zobaczycie. Jest mój teaserek. Popracujemy trochę teaserkiem i kwokiem. Mamy tutaj bardzo duży zasięg przód, tył. W tym momencie mamy głębokość niską, ale widzimy gdzieś 3 metry przód, 3 metry tył. Im większa głębokość, tym stożek się powiększa. Na dużych głębokościach widzimy 10 metrów do przodu, 10 metrów do tyłu. Mamy tutaj suma właśnie. Podpływa do nas. Spróbujemy go zwabić. Chodź. Duży. Oj, wielki. Kuba, u ciebie jest. Nie wiem. Cześć wszystkim, jesteśmy na zawodach Catfishka Cup Poland z kolegą Kubą, ja jestem Paweł. No, zawody trudne, ciężkie, ryba słabo reaguje. Zabrakło trochę szczęścia. Zabrakło szczęścia, na razie złowiliśmy... No, jedną rybę, 111 cm z trollingu. Tak. Kilka fajnych ryb nam się spięło. No, mieliśmy dzisiaj dwa... brania pięknych ryb ponad 2-metrowych na Panoptixie, wszystko zarejestrowaliśmy. Tixie ten plus właśnie, wszyscy się dziwią, dlaczego mówię, że widziałem 220-230, prawda? Jak z konia mam wiedzieć, no a tu po prostu mam wycinek od kratki do kratki i wtedy widzę wszystko. Jaką wielkość ma ryba. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? To change, I don't know. Enquist. No co tam, panowie? Cześć, Krzysiek z Enquist. Słuchaj, mamy rybkę fajną, jakbyście mogli podpływać tutaj. Wiesz, znamy, dobrze? Dobra, płyniemy, hej. Dzięki, hej. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand?
ręce nas wykańcza. 9 godzin na wodzie, jakieś ryby na szczęście się pokazują. Udaje się co nieco złowić, ale jest ciężko. Jest ciężko. I gorąco. I gorąco. A jakie ryby panowie dzisiaj? Nie, to największa ryba to 90 cm, także to. Czyli... tego jakieś tam krótkie, niewymiarowe, dużo brań, parę fajnych ryb widzieliśmy, ale te lepsze oczywiście tylko podejdą do przynęty i to dalej. To łącznie ile ryb? Proszę? Łącznie ile ryb? 5 sztuk. 5 sztuk macie na zapisanych, tak? Tak, jest, 5 sztuk jest zapisanych, także. No jeszcze dzisiaj powalczymy 5 godzin, jutro rano 3 i wystarczy. Wystarczy. Pięknie. Wczoraj jedno branie, nastawiliśmy się na metodę trollingową tutaj. Wczoraj jedno branie, dzisiaj dwie ryby, które nam zeszły, nie udało nam się tych ryb wyjąć. Próbowaliśmy wertikala, tak średnio, ze średnim powodzeniem. Jak dla nas ciężka woda, tam gdzie łowimy jest całkiem inna rzeka. Jesteśmy pierwszy raz, no ale się nie poddajemy. Salmo, Józek Pojedyniec. Sowa, rapala, no ale nie chcę reagować. Nie? Robimy co możemy. Ty, byłeś pierwszy raz na łódce? Nie. Nie, już dużo. Już dziadkiem łowiłeś, co nie? No już wiele razy. Wow. Najlepiej łowi się dzisiaj opaleniznę, ale no, nie da się ukryć, że ryby wychodzą, pokazują się. Każdy z nas tutaj ma po kilkanaście tych wyjść, no ale ryba no, nie reaguje na nasze przynęty, przynajmniej na moje. No niestety. Ale nie poddajemy się, to jest dopiero drugi dzień, przed nami druga noc. Jakiś kontakt był? Kontakt był. Kontakt był. Kontakt był, na ręce miałem jedną. Ale spadło. Duża? Między 69 a 71 cm. A to dobra. Taki standard dzisiejszy. Taki dzisiejszy standard. Zawody rozpoczął się o godzinie 12. Stwierdziliśmy z Brytką, że stawiamy na łowienie aktywne. Udało nam się złowić. W pierwszych 5 minutach chyba już mieliśmy rybę, tak? Tylko że niewielką jakąś tam, niedużą rybkę. Potem udało się złapać 127 i była to największa ryba tego dnia, jeśli chodzi o łowienie aktywne. Spłynęliśmy wieczorkiem na stację. Udało nam się podwozić zestawy. Mieliśmy jeden strzał w nocy. Zerwał żywca. Niestety ryba urwała żywca. Ponownie wywieźliśmy ten sam zestaw w to samo miejsce, co się... Jakieś tam były szarpania, jakieś były tam szarpnięcia, generalnie cisza. Ryby strasznie chimeryczne. Ciężko strasznie spróbować. Ciężko, jest strasznie gorąco, tak dostaliśmy, że... No. Siemanko, z tej strony Michał Chłokowski i... Cześć, Piotr Bąk. Mikado Fishing Team. Mikado Fishing Team. Wczorajszy dzień wertykalnie był dla nas słaby. Mało ryb widzieliśmy, jakieś dziubnięcia na... rosówki, dużych ryb wcale nie widzieliśmy, więc postanowiliśmy, że zaatakujemy stacjonarnie w nocy oderkę. Dała nam odra. Dała nam 132 i 160 cm. Catfish Camp Poland! We'll be right back.
Osoby chętne zapraszamy na jedną z łodzi, w której będzie można wygodnie kwoczyć. Osoba, która wykwoczy naszym zdaniem najwięcej tonów z kwoka, który my osobiście wybierzemy, wszyscy tym samym kwoczą, dostaje ten oto voucher na tatuaż. 1000 zł, wartość vouchera na tatuaż o tematyce sumowej, a wierzcie mi, chłop wie co robi. Słuchajcie, żeby nie było łatwo, razem tutaj z Piotrem podjęliśmy decyzję, że będzie to hammer. Jest to trudna maszynka do pukania, ale bardzo wdzięczna i przy dobrym operatorze potrafi wydać z siebie naprawdę, naprawdę dobrą symfonię. Jakub Ristał, Marcin Sapkowski, Grzesiu Kowalski, Michał Hełkowski, Paweł Kabat, Piotr Bupał i Mateusz Czywic. To już było, nie graj. Koniec! Brawo! Nie.
Nie lubisz tego. Brawo! Ej, ale ja i za tej ryby szperta nie złapałem. Zwycięzcę, zapraszamy Michałka. Mistrz Kwoka, dzień dobry. Brawo, Molga. Brawo. Voucher na wytatuowanie do wolnej części ciała. Sugestia głowa najlepiej. Sugestia głowa. Brawo, Michał. Dziękuję. Brawo, Michałku. Dobra. Największa ryba naszych zawodów, jaka padła, pewnie już wszyscy dokładnie wiecie, to były 224 cm grubej ryby, której w kręceniu materiału naprawdę mieliśmy wielki ubaw. Jest to Team Odra Catfish. Zapraszamy! Na scenę. Oczywiście na scenę zapraszamy. Nagroda za Big Fisha będzie, moim zdaniem i Karola chyba również, najlepsza z wszystkich. Jest to tygodniowy pobyt w bazie Riba Roja de Ebre. Baza sumowa Rio Ebro. Jest to voucher obejmuje łódź wędkarska z silnikiem spalinowym, apartament dla dwóch osób i sprzęt wędkarski. 7 dni pobytu. Proszę chłopaki, brawo! 224 cm. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym sąsiadom ze stanowiska 29, Pawłowi. On wie, o czym ja mówię, gdzie bez niego nie byłoby tej ryby. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki i brawa dla tego pana! Zapraszamy teraz mistrzów stacjonarki. Jest to Piotr Bąk i Michał Hełkowski. Zapraszamy do nas. Gromkie brawa. Były to dwie ryby z pierwszej nocy. Michał, wymiar? 160 i 130. Brawo.
Partnerka rządzi. Chłopaki dostają pakiet. Kwotów Piotra Bąka. I dzwonków Mikado. Egzekwo, dwie drużyny. Jakie drużyny, Karol? NQST? NQST i... Black Cat 2. Zapraszamy obydwie drużyny. Obydwie drużyny złowiły po 6 ryb. Po 6 ryb aktywnie. Nadmieniamy tutaj, iż nasz Black Cat 2 team dopiero parę dni temu zaczął zajmować się metodami aktywnymi. Brawa dla nich. Teraz zaczynamy jechać na grubo. Słuchajcie, naprawdę jest tego potężna ilość i drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, no będzie chyba potrzebowała pomocy, żeby donieść to do samochodu. Ale zaczynamy od trzeciego, Karolu. Karol, powiedz, kto ma trzecie miejsce. NQST. NQST, zapraszamy, brawo! Kowrotek ufundowany przez Zepko, plakat. Jest to Passion Pro FD 6100. Plecionka Catline XH0. Woblery, Donkey Woblery Matkata. Kowrotek Amok 5512 FD. Woblery od Dorado. Woblery. Od Józka i Sebastiana. Od Józka Pojedynca i Sebastiana Mazura. Oraz nasze Katwiszka Polan Czapeczki. Brawa dla chłopaków. A, czekajcie, jeszcze o wędkach zapomniałem. Matkat Inliner. Dalej. Co to jest? Trollen Spin Mikado. Unikat Belly Booster. Tak. I oczywiście jeszcze jest Black Cat Passion Pro DX. Od Mariusz. Piękny puchar. Za zajęcie trzeciego miejsca Katwiszka Poland, Odra Ura 2019 rok. Wędruje do Was. Puchar no jest nieformalną własnością kapitana, ale mamy też dwa medale. Aby nie było sporów w drużynie. Drugie miejsce zajmuje drużyna Matka. Brawa dla nich. 520,5 punkta. Brawa dla nich. Piąteczka, chłopaki. Dobra robota. Kowrotek Black Cata, Shadow Spin 880. Finnor. Jaka to jest wielkość? 8,5 tysiąca. Tego fajnego Finnora chciałbym zauważyć, dostaliśmy od człowieka, który bardzo nas wspomógł na sam koniec zawodu. To jest Mariusz Wołejszo, któremu serdecznie dziękujemy. Naprawdę wielki człowiek. Kolejny kowrotek Black Cata Shadow Spin 880. Unikat, Superior Cat 270 cm. Cat Territory, Catfish 270 od Mikado. Battle Cat Spin razy 2. I to tyle. Tak. Albo aż tyle. Tak. To co, medale? Medale. Oczywiście to zajęcie drugiego miejsca. I puchar, na którym do mnie napisane jest. Za zajęcie drugiego miejsca. Katwiszka Polan, Odra Uran 2019. Brawo! No dobra, słuchajcie. Przyszedł moment na tą drużynę, która zdobyła punktów najwięcej. Dwa dni nauczyła się języka polskiego. Lecimy od końca. Trzecie miejsce, 508 punktów. Kolejne, Matka, 520,5 punkta. I uwaga teraz, pierwsze miejsce, 523 punkty. Zaledwie 2,5 punkta różnicy. Ekipa Black Cat 2! Zapraszamy, wielkie brawa! Wielkie brawa, chłopaki naprawdę zaczęli łowić aktywnie dopiero 3 dni temu, trenując przed zawodami. No, po prostu rozwalili system. Od Max Fisza ze Szczecina. Śpimur Anakondy. Bardzo ciepły, naprawdę na najniższe noce. Dwuosobowy, panowie. Łóżko! Nie! Jest to Neko Carp Hotel, bardzo wygodny również od Max Fisza ze Szczecina. Kwoki. Cały piórnik kwoków od Piotra Bąka. Chcieli zacząć zabawę z wertykalem? No to zaczynamy. Dzięki serdeczne, Piotruś! Stojaki od SG Bates.
No tu z wędkami będzie grubo, grubo. Freestyle! Freestyle! Od stepu wędkarskiego Głogów. Dzięki, Mariusz! Freestyle 3-metrowy! Kolejny freestyle 3-metrowy! Również od stepu wędkarskiego Głogów. Dzięki, Mariusz! Kolossa! Kolossa GT 300 od Unikata. Dzięki, Unikata! I od Mariusza Szwedo ze sklepu sumowego, słuchajcie, niedawno z tym weszli, miałem okazję łowić esoksy, dwie sztuki. Jakie to są dwie, Kubus? Esox Siluro Vertical i Esox Evolution Steel. Zajebiaste. Jest grubo. Jest i... Garmin Panoptics. Garmin Panoptics. Na pewno się chłopakom przysłuży przy łowieniu na wertykala. I nie tylko. Mega, mega maszynka. Tutaj mamy fajną perełkę, słuchajcie. Ze sklepu sumowego Mariusza Szwedo dostaliśmy WFT Deepwatera w pięknej złotej barwie. Taki oto modyfikator. Maszyna nie do zajechania. Finnor, sklep wędkarski Głogów. Dzięki, Mariusz! Amok Mikado. Ładujcie się do torby. Do torby, panowie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, bojka sumowa od Mikado. Zestawy do podwodnego spławika od Matkata. Plecionki od Mikado, od Black Cata. Kotwice BKK Raptor Z, które już chyba wszyscy znają. I haki. Haki również. Beastly Cat 7.0. Jest również ten fajny taki strój, który wszyscy znacie. Od Matkata do mierzenia siebie z rybami, który mam nadzieję wiele razy wam się przyda. Mamy tutaj też dwa bobblery. Od Sebastiana Mazura i Juska Pojedynca. Obydwa na dość głęboką wodę. Karol. Myślę, że woblery to jest twój konik. Łowiłem na te woblery, polecam. Zobaczcie wykonanie. I tak samo Józek. No to już jest. Brawo. Kawał dobrej roboty. Myślimy, że klasa sama w sobie. Zresztą wszyscy ich znacie. Dobrze wiecie, jaką robią robotę. Nie ma tutaj dużo polemizować na ten temat. To najporządniejsze woblery, jakie są na rynku. Specjalna nagroda ode mnie. Tak, jest jeszcze specjalna nagroda od Karola dla pierwszej drużyny. Karol, wypowiedź na jej temat. Panowie Sobitówka. Ale powiedz coś o niej. Słuchajcie, w tej flaszce jest woda z Ebro, z Rodanu, z Padu i z Wisły. Dzięki. Piąteczka. Miłość na kiełbasę. Brawo, brawo! Pierwsza drużyna, słuchajcie. Pierwsze nasze zawody wygrali. Naprawdę fair play. Brawo! Bardzo fajnym woreczku Mikado. Mamy wszystkie karty rejestracyjne punktowanych ryb zorganizowanych przez osoby, przez drużyny, które nie zdobyły nagród w tych zawodach. Z pomiędzy tych wszystkich osób nasza zwycięska ekipa, która zajęła pierwsze miejsce, rozlosuje dwie nagrody. Za pierwszej kolejności będzie to Echo Sonda od Garmina Striker Plus 5CV. Panowie? Zagrzeb mocno! Uwaga, 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 uwaga. Drużyna A, zapraszamy.
No mi dziękujemy. Brawo. Brawo, chłopie, no dziękuję. Najwięcej płaciliście. Super. Kurde, się cieszę, że uwaga. Ryba Team! Brawo! Zapraszamy. Daleka przyjechaliście, nie? Z moich stron. Znamy twarze ze Szczecina, chłopaki, swoje hopy. To jest właśnie dla was kij. Nie wiem, jak się podzielicie. Jeden weźmie górny segment, drugi dolny, ale jakoś się dogadacie, nie? Chyba tak. Brawo, gratulacje. Jeden weźmie jeden sekcję. Ale mamy jeszcze nagrodę pocieszenia za czwarte miejsce. Brawo! A? Już wam mówię, kto zajął to miejsce i z jaką punktacją. Jest to drużyna, która zdobyła 312 punktów i wczoraj przydzwoniła rybę 212 z Vertikala. Milf Hunters! Brawo! Także mega, super. Największa ryba z Werta i życiówka Piotra. Brawa dla niego, bo to nowa życiówka! Brawo! Catfish Cup Poland. Widzimy się za rok. Impreza była po prostu mega! Wow!